Bolesław Barbacki to tytuł najnowszego albumu Piotra Droździka, sądeckiego artysty fotografika. Album jest efektem fascynacji talentem i niezwykłą osobowością wywodzącego się z Nowego Sącza artysty. Ja jestem zafascynowany tym człowiekiem od wielu lat. Od wielu lat gromadziłem materiały, gromadziłem przede wszystkim wiedzę na temat jego krótkiego, bo zaledwie 50-letniego życia. Bolesław Barbacki, można powiedzieć, że był na pewno największym artystą wywodzącym się i na stałe zamieszkałym w Nowym Sączu. Absolutnie moim zdaniem to jest postać wyjątkowa, nietuzinkowa i dobrze, że uda nam się przybliżyć odrobinę tą wielką postać i że może ludzie zaczną odróżniać Władysława Barbackiego, czyli jego wuja, który był burmistrzem, od Bolesława Barbackiego, który był wspaniałym malarzem. Album przedstawia Barbackiego jako artystę wszechstronnego i wielu talentów. Rzeczywiście album stricte poświęcony jest jego sztuce, jego malarstwie. Tu można powiedzieć, że ten album będzie podzielony na kilka tematów takich głównych, w których ten artysta się poruszał, bo przede wszystkim przez długi okres czasu, jak wtedy bywało, Bolesław Barbacki jeździł po różnych europejskich muzeach i wykonywał kopie wielkich mistrzów. I jeden z rozdziałów to są właśnie te niesamowite kopie. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Bolesław Barbacki przede wszystkim był portrecistą. Był niezwykłym portrecistą. Sportretował większość sądeckich niezwykłych rodzin. To jego malarstwo to jest też taka księga rodzin sądeckich, bo mamy tutaj lekarzy, mamy tu aptekarzy, mamy tu nauczycieli, mamy tu aktorów, muzyków i właściwie to można by było stworzyć taką księgę dwudziestolecia międzywojennego sądeczan, prawda? Niezwykłą absolutnie. Kolejny rozdział poświęcony jest Barbackiemu jako pejzażyście. No i ostatni taki jego chyba ulubiony, taki skrywany, taki niedoceniany fragment twórczości to są akty. I w tych aktach możemy rozpoznać wiele bardzo znanych później osób. Ale to na razie tajemnica kogo, bo jakbym zdradził Państwu, to nie mielibyście tej niespodzianki. Największa kolekcja prac Barbackiego znajduje się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Pozostałe w rękach prywatnych właścicieli. Jak mówi Piotr Droździk, praca nad albumem była ogromnym przedsięwzięciem. Potrzeba było nie tylko zlokalizować dzieła, ale i pozyskać zgody właścicieli na ich udostępnienie. A album powinien się ukazać w przyszłym miesiącu. Czekamy w tej chwili z niecierpliwością na kilka prac wiedeńskich i na kilka jeszcze prac z Wrocławia i w związku z tym te prace redakcyjne, które są już prawie na ukończeniu, musieliśmy odrobinę wstrzymać, żeby dołożyć te prace, bo chcemy, żeby to był taki najświeższy element tego albumu i mamy nadzieję, że te prace właśnie wzbogacą ten album. A rok 2021 został ogłoszony w Nowym Sączu rokiem Bolesława Barbackiego. W tym roku wypadają bowiem dwie okrągłe rocznice: 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci artysty.